No i zaczęły się ferie, a dokładnie treningi z wojskiem w ferie. My dzisiaj zobaczymy, jak trenują ochotnicy w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Tak, tutaj bliziutko. Można nauczyć się podstaw walki wręcz, na przykład obrony przed atakiem pałką albo siekierą. Podobno jest to bardzo proste do nauczenia, zaraz sprawdzimy. To co, zaczynamy? Przed nami prawdziwe wyzwanie. Pokonanie przeszkody terenowej za pomocą tak zwanego mostu indiańskiego. Kawalerzyści z Tomaszowa w ten sposób przekraczają wąwozy albo głębokie rzeki. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale do przejścia. Sprawdzimy. Czyli trzeba trochę siły zostawić na koniec i schodzimy. Udało się. Ochotnicy mogą tu poczuć się jak na prawdziwym polu walki, a to za sprawą tego symulatora strzeleckiego Śnieżnik. Nie mając wyposażenia, nie mając uprzęży, kasku, karabinków, ale mając linę. Każdy żołnierz, ochotnik jest w stanie zjechać. Proszę bardzo, ćwiczymy. Zakładamy najprostszy węzeł. Czyli to przez plecy? Przez plecy, przez ramię. Ręka prawa koryguje prędkość oraz szybkość zjazdu. Gotów? Na dół! Zadanie wykonane. A przed nami coś, na co czekają wszyscy ochotnicy, o czym wszyscy mówią od samego początku, czyli czas na prawdziwą żołnierską grochówkę z kuchni polowej KPZ 100. No to nalewamy. Gorąca, ale nie za gorąca. Gęsta, ale nie za gęsta. Idealna żołnierska grochówka. Na koniec czas na smaczną wojskową kiełbaskę prosto z ogniska. No i na kolejne treningi.